Jest ze mną Tomek Ziętek. Lider, wokalista zespołu The Fruitcakes. Choć nie wiem, czy już. Można powiedzieć, że w zespole jest lider, tak? Bo są nie, nim... no nie ma u nas, słuchaj. Cztery osoby są w zespole, tak? Dobrze kojarzę. U nas, tak? U nas panuje, słuchaj, demokracja. Od momentu powstania zespołu jest to... Nie został obrany lider, dlatego panuje bezkrólewie. Dobrze. I każdy u nas. Zawsze jest tak, że chociaż faktycznie, bo u was wokalnie udziela się każdy prawie, właściwie no, każdy, no. Więc ciężko powiedzieć, że wokalista jest liderem tak przez chwilę. Dobrze, więc przedstawiciel wydelegowany, człowiek z ramienia na czoło zespołu The Fruitcakes, który gościł tutaj w muzycznym lunchu. A gości między innymi dlatego, że album The Fruitcakes 2 albo 2, jak kto woli po polsku, jest naszą czwórkową płytą tygodnia. No i tutaj nasuwa się pytanie. Dysonans poznawczy się rodzi w głowie każdego dziennikarza muzycznego, kiedy widzi debiutancki album The Fruitcakes 2. To taki haczyk, żeby każdy zaczynał od tego pytania, czy jest za to jakaś głębsza historia? Nie, właśnie próbowaliśmy dopisać do tego głębszą historię. Za tak, każdym razem tak była, inną. Słuchaj, trochę tak wyglądało, dlatego postawiliśmy na jedną po prostu sprawdzoną, czyli prawdziwą. Tak była zatytułowana taśma, na którą nagrywaliśmy tę płytę, i to była taki tytuł roboczy tej płyty, z racji, że tam wcześniej mieliśmy jakieś też nagrania też z Maćkiem realizowane zresztą, więc ta taśma, na której rejestrowaliśmy tę płytę, była zatytułowana 2. No i ogólnie płyta była zatytułowana 2 przez okres jakby, wiesz, prac nad nią i tak zostało. W materiałach prasowych bądź też materiałach dziennikarskich widzę hasło, że The Fruitcakes nie silą się na imitowanie muzyki z przeszłości, ale jednak wasze granie to jest taki bardzo duży ukłon w stronę lat 60., powiedzmy, nie wiem, przełom 50., 60., 60., 70., coś takiego. Łatwo znaleźć własną drogę, kiedy tak dużo już zostało w tym stylu powiedziane? No, wiesz co, próbujemy cały czas znaleźć własną drogę, a moim zdaniem, wiesz, to jest gdzieś po prostu wypadkowa naszych bardziej inspiracji niż jakiś tam taki twór konceptualny, że sobie, nie to wiem, będzie next tak, thing, że to będzie teraz, wiesz, teraz akurat wrócą. Chodzi, w modzie wracają 70, więc pewnie w muzie w tym roku raczej to jest po prostu wypadkowa tego, co słuchamy, nie? A z racji, że zawsze tego słuchaliśmy, to nie da się tego jakby, nie da się tego pozbyć, wyzbyć i wyzuć z tego. Chyba że, nie wiem, chyba że obierzemy w końcu lidera. Zespół The Fruitcakes i kawałek Our Love, znany również jako Urlop, z tego co słyszałem. Inaczej Urlop również, tak. Jeżeli przedłużając tutaj. Bardzo sympatycznie to brzmi i w tym wypadku nie jest to określenie pejoratywne, że coś sympatycznie brzmi. Jest to radiowe w dobrym znaczeniu tego słowa, o, tylko tak powiem. Tylko się cieszyć. Słuchaj, muszę cię zapytać, czy granie w The Fruitcakes to jest dla was taka kontynuacja, nie wiem, licealnej zajawki i hobby, czy raczej droga po złoto? No bo znów idziemy drogą dysonansu poznawczego. Z jednej strony totalny underground, jak sprawdzałem materiały na YouTubie, to wiele koncertów ma taki charakter bardzo podziemny, powiedziałbym, albo wręcz uliczny. No a z drugiej Opole i Halina Młynkowa, jeśli dobrze zobaczyłem, więc trudno tego dysonansu poznawczego nie mieć. No jest to dosyć trudne. Czy to jest, odpowiadając na pierwsze pytanie, czy to jest zajawka... Moim zdaniem to jest niezrealizowana zajawka, wiesz. Zajawka w toku realizacji, może tak, no bo płyta jest, jesteście w radiu, kawałki brzmią super, to, zostały nagrane też z szacunkiem, tak, dla klimatu i sprzętu z epok minionych, no więc... Myślę, że tutaj duży też plus jakby tego, że realizowaliśmy to właśnie w tej formie, nie tylko ze względu na to, że tak realizowano wcześniej, tylko że są pewne te elementy, których nie da się w takiej cyfrowej formie realizacji jakby zawrzeć, nie? Które są... Zawsze będzie za dobrze w cyfrowej. Zawsze będzie za dobrze, to jest jeden z tych elementów. A wracając do tej zajawki, to moim zdaniem, nie wiem, ja niedawno o tym rozmawiałem i przypomniałem sobie taki bardzo zabawny fakt, że perkusista z mojego dawnego zespołu licealnego powiedział, że taką muzykę, którą my dzisiaj byśmy, którą gramy, on będzie grał w Domu Starców. Więc pamiętam, że miałem problemy z realizacją wtedy tych swoich, wiesz, założeń takich... grania właśnie takiej starczej muzyki, nie dzisiejszej, z racji ludzi, nie? Więc cieszę się, że dobraliśmy się w ten sposób, że
możemy sobie ten dom starców zafundować już teraz, nie? Słowem, ekipa niszowa w drodze po złoto, tak chyba należałoby powiedzieć, no bo prawdopodobnie każdy artysta niezależny gdzieś w głębi duszy chciałby, żebym teraz zadał ci pytanie, jak się dostaje do Play It Again Sam Records, bo no to nie jest coś, co udaje się każdemu wykonawcy pierwszemu z brzegu, prawda? Wiesz co, to jest zabawna sprawa, bo to jakby Pias sam jakby zadzwonił do nas, dostał od kogoś płytę, my byliśmy w przededniu no dosyć skomplikowana była sytuacja, droga tej płyty na światło dzienne, to w jakiej formie ją teraz widzimy, trwa bodajże rok i w tym ostatnim etapie pojawiła się propozycja ze strony właśnie Piasa na dystrybucję na terenie Polski i Europy. Propozycja nie do odrzucenia. No, to była jedna z tych propozycji właśnie. Nie zastanawialiśmy się długo i wyobraź sobie, że musieliśmy w ciągu jednego dnia, wiesz, wszystko, co planowaliśmy i w stosunku do tej płyty, do jej wydania w Polsce i tak dalej, musieliśmy wszystko przekreślić i postawić wszystko na jedną kartę, na kartę Piasa, no ale się udało ostatecznie. Troszeczkę jeszcze pogadamy, chociaż teoretycznie powinniśmy zmierzać ku końcowi, ale mam jeszcze jedno pytanie, które z punktu widzenia właśnie wydania w Pias, no i takiej dopalenia sterydami właściwie tej kariery dzięki publikacji w naprawdę sporej wytwórni, to nie tylko krajowo, ale europejsko czy światowo. Jak wygląda godzenie bycia znanym aktorem z graniem w niszowym zespole? No bo z osobistego doświadczenia wiem, że gdzieś tam pojawiają się konflikty między choćby byciem dziennikarzem, a artystą i gdzieś te terminy nie są z gumy. To jest kwestia jakby terminów, ale mi się wydaje, że to jest jakby kwestia do pogodzenia, bo jakby projekty filmowe, ja akurat głównie się filmem zajmuję, są zazwyczaj takie dosyć skompresowane, że to jest, nie wiem, kilka miesięcy z twojego życia, a później jakby to znika. A później w trasę. Żeby odpocząć. No tak to wygląda trochę, nie? Ale taki płodozmian myślę, że też jest dobry. No. Czwórka. Brzmi dobrze.